Dzień dobry, moi drodzy. Za sekundkę wylatuję do Wiednia, w sensie jestem już spakowany, jadę na lotnisko i lecę do Wiednia. Będzie za momencik czołówka, gdzie po prostu będę już leciał do Wiednia, ale potem się okaże, że nie poleciałem jeszcze do Wiednia, tylko będziemy to robić gadanko. Bo będzie w tym vlogu trochę inaczej niż zazwyczaj, czyli najpierw będzie gadanko, a potem będzie Wiedeń. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkodzi i w sensie, że nie będziecie potem już nie oglądać Wiednia, bo pomyślicie, było gadanko, ja tylko to oglądam po to, żeby go posłuchać, a nie jakieś głupie obrazki. No ja to kręcę tylko po to, żeby były obrazki. Ale to w sumie sami sobie wybierzecie. Czołóweczka, lecimy! Więc moi drodzy, jesteśmy już w Wiedniu, ale jeszcze nie jesteśmy, w sensie jest taki przeskok czasowy, takie rzeczy możliwe tylko na YouTubach. Kochani, chciałbym krótkie gadanie o jakieś takie rzeczy, które ostatnio bardzo mi chodzi po głowie. Ona w ogóle myślę jest ważna, ale ostatnio jakoś mi chodzi po głowie, dlatego że czytamy sobie na Languście ostatnio Księgę Hioba. Jeżeli ktoś z was towarzyszy mi tam w czytaniu Pisma Świętego, mamy taki challenge, nie? Że czytamy całe Pismo Święte, to wiecie, że akurat teraz jesteśmy w trakcie czytania Księgi Hioba. To jest naprawdę niesamowita księga. Ona mnie zawsze bardzo, bardzo dotykała i bardzo mnie prowadziła. I akurat miałem teraz, jak nagrywałem, tuż przed właśnie wylotem do Wiednia, taką całą serię rozdziałów, gdzie koledzy Hioba, widząc jego cierpienie, widząc co mu się dzieje, nieustannie próbowali, zresztą robią to przez całą księgę, jakby wcisnąć mu poczucie winy. Hiob cierpi, Hiob doświadcza różnego rodzaju trudnych rzeczy, można by powiedzieć, że świat mu się po prostu zwalił cały na głowę. I oni, ci koledzy Hioba, przekonani o takim myśleniu, że skoro ci się dzieje coś złego, to musiałeś coś złego zrobić i to jest kara za to, co zrobiłeś, nieustannie wciskają mu różne trudne rzeczy. Kochani, wiemy z Księgi Hioba, że to był dobry człowiek. Księga Hioba mówi o tym, że to był człowiek bardzo sprawiedliwy, który nie wykraczał poza prawo Boże. Pewnie był słaby tak jak każdy, ale nie czynił ludziom żadnego zła. Oni tam, chcąc mu udowodnić, że jest beznadziejny, nieustannie wymyślają różne rzeczy, które on robił, mimo że on ich nie robił, po to, żeby mu pokazać, jakim jest złym człowiekiem. Kochani, tak sobie pomyślałem. Czy to jest w ogóle jedna z takich rzeczy, którą się często w świecie spotyka i to się ją spotyka na takim poziomie czysto ludzkim, w sensie relacyjnym między nami, ale też niestety, że tak powiem, w przestrzeni religijnej. Czyli taki sposób bycia jednego człowieka z drugim, albo na przykład kościoła z człowiekiem, gdzie chodzi o to, żeby w tym człowieku nieustannie wzbudzać poczucie winy. Kochani, jest to oczywiście pewnego rodzaju toksyczność relacji. Ja już wam nagrywałem kiedyś vlogi o tym, co to znaczy być osobą toksyczną. Osoba toksyczna jako jeden z głównych mechanizmów przytrzymywania drugiej osoby przy sobie, tak jej się przynajmniej wydaje, bo to do nikąd nie prowadzi, wykorzystuje właśnie wzbudzanie poczucia winy. Ci, którzy może jesteście w jakichś trudnych relacjach rodzinnych, nie wiem, z mamą, z tatą, albo czasem z mężem, z żoną, albo właśnie z przyjaciółmi i macie, nie daj Boże, do czynienia z taką osobą, wiecie, co to znaczy. Kiedy ktoś przez swoje słowa, przez swoje zarzuty, przez swoje zachowanie, przez nieustanne obrażenie, przez ciągle takie poczucie, że za mało go kochacie, że jesteście niewystarczający i tak dalej, wzbudza w was ciągle i nieustannie poczucie winy. I tak sobie myślę, że w ogóle bardzo wiele rzeczy w Kościele jest na tym zbudowane. Bardzo wiele rzeczy w religii, i to jest wynaturzona religia, jest zbudowane na wzbudzaniu poczucia winy. Kochani, wiem, że teraz oczywiście zaraz niektórzy pomyślicie, tak, bo to jest taka wersja Kościoła, gdzie nie ma grzechu, gdzie w ogóle nie ma zła i w ogóle nie wolno człowiekowi mówić trudnych rzeczy. Nie. Kochani, wraca do mnie po raz kolejny taka myśl, która od bardzo wielu lat mi towarzyszy, którą wyczytałem u takich największych duchowych mistrzów, którzy zawsze uczyli, jak rozpoznawać właściwe poczucie winy od niewłaściwego poczucia winy. Bo nie chodzi o to, że w wierze, albo tak samo w życiu, w relacjach międzyludzkich, nie ma miejsca na poczucie winy. To jest w ogóle bardzo ważna rzecz, poczucie winy. Tylko chodzi o to, że jest dobre i prawdziwe poczucie winy, takie, które jest chciane przez Pana Boga i które w ogóle jest narzędziem do tego, żeby się zmieniać, i jest niedobre i niechciane przez Boga poczucie winy. Mówiłem wam o tym pewnie już wielokrotnie. Poczucie winy, które pochodzi od Boga, poczucie winy, które jest dobrym poczuciem winy, które jest narzędziem do nawrócenia i do zmiany, to jest takie poczucie winy, które sprawia, że człowiek, chociaż widzi swoje różne ułomności, swoje różne słabości, swoje zło, swoje grzechy i tak dalej, to jednocześnie w wyniku tej prawdy, którą słyszy,
jest natychmiast jakby przekonany o tym, że może być kimś lepszym, że w ogóle to jest dobry, tylko po prostu niszczy go jakaś tam słabość, ale w ogóle sam sobie jest dobry i czuje się cały zachęcony, wręcz taki porwany do tego, żeby się stawać kimś lepszym. Natomiast kiedy poczucie winy sprawia, że myślimy, jestem po prostu beznadziejny, jestem po prostu do niczego, nigdy nie jestem wystarczający, co bym nie zrobił, to zawsze będzie źle, to jest właśnie to złe poczucie winy. I kochani, takie złe poczucie winy, jakby należy się go wystrzegać w relacjach międzyludzkich. Jeżeli macie jakąś osobę, która w was wzbudza tego typu poczucie winy, czyli nieustannie jesteście niewystarczający. Co byście nie zrobili, to nigdy nie będzie jakby dobrze, nigdy nie będzie wystarczająco, zawsze to będzie za mało, zawsze to, ta osoba, która w was wzbudza to poczucie winy, będzie mówiła, że to jeszcze nie jest to. Kochani, to jest absolutnie jakby coś, co trzeba odrzucać, czego trzeba unikać. To jest coś, co jest jakby taką osobowością, która niszczy i nie wolno nam pozwalać, żeby ktoś nas w ten sposób niszczył. Kochani, podobnie jest w Kościele. Kochani, kiedy Kościół czasem mówi ludziom prawdę, tak, i kiedy słyszymy w Kościele różne trudne zdania, nie chodzi o to, że na nie ma miejsca, tylko zawsze trzeba zadać sobie pytanie, w jaki sposób to jest mówione i co to w nas powoduje. Jeżeli, kochani, ktoś nam zwraca uwagę, albo Kościół nam mówi o jakimś złu, o jakichś grzechach, i to sprawia, że my tylko i wyłącznie mamy takie poczucie, aha, czyli jestem po prostu do niczego, jestem beznadziejny, jestem po prostu nigdy nie będę, nie wiem, dorastał, doskakiwał do tego poziomu, którego się ode mnie wymaga, kochani, to znaczy, że Kościół wtedy nie idzie za Duchem Bożym. Oczywiście, że jest takie mówienie o złu, o grzechu, które jest bardzo potrzebne, ale ono jest takie, że ono natychmiast człowieka ma jakby wyprowadzić do czegoś dobrego. Ono wzbudza w człowieku taką pewność, okej, mnie stać na to, ja mogę być lepszy, ja nie jestem tylko taki. I jasne, że to będzie również z pewnym dyskomfortem. Nie chodzi mi o to, że nie ma w tym żadnego poczucia czegoś trudnego. Zawsze, kiedy się, kochani, słyszy zło o sobie, nawet takie właśnie, które pobudza do zmiany, to jednak ono jest bolesne. Ono jakby uświadomienie sobie szczególnie tego, kiedy człowiek jest ślepy i nie widzi, to może być trudne. Ale, że tak powiem, trzeba się przypatrzeć, jaki jest owoc, kochani, tego. Jaki jest owoc tego wzbudzania poczucia winy. Bo kiedy owocem wzbudzania poczucia winy jest po prostu zwątpienie w siebie i poczucie jestem beznadziejny, jestem do niczego i się nie nadaję i nigdy nie będę godny, kochani, to nie jest pochodzące od Ducha Bożego i od Pana Boga jakby poczucie winy. Ono po prostu niszczy człowieka. Kochani, szatan uwielbia takie poczucie winy wzbudzać w człowieku. Kochani, czytam sobie tego Hioba i właśnie myślę o różnych sytuacjach w moim życiu, gdzie jakby w relacjach z różnymi ludźmi albo właśnie z Kościołem dostawałem takie poczucie winy, które właśnie mnie nie rozwijało, nie nawracało, nie naprawiało, tylko mnie zglebiało. Kochani, pomyślcie. Może macie jakieś takie relacje, może najwyższa pora, żeby powiedzieć, nie pozwolę na to, żeby ktoś mnie tak deptał, żeby ktoś mnie tak niszczył, żeby ktoś mnie tak nieustannie po prostu wdeptywał w ziemię, nie? I tak samo, kochani, jeżeli czujecie, że Kościół tak gdzieś robi, i mówię, to nie chodzi o to, że Kościół nie może mówić trudnych rzeczy, nie chodzi o to, że Kościół nie może mówić prawdy, która będzie nam doskwierała, która będzie nas wytrącała z takiego dobrego samopoczucia. Może. Tylko pytanie, jaki jest owoc tego? Jaki jest owoc tego? Bo jeżeli tym owocem jest wdeptanie w ziemię, to żaden w ogóle, żaden owoc. Kochani, takie mam myśli dzisiaj przed tym wylotem do Wiednia. To nie ma nic wspólnego z Wiedniem, do którego lecę, ale jakoś właśnie na bazie tego Hioba. Kochani, no to wracamy tam, bo już tam żeśmy polecieli, więc już tam jesteśmy. Wracamy do Wiednia i teraz będzie trochę jeszcze takiego obrazkowego vloga wiedeńskiego. Mam nadzieję, że jeszcze nie odejdziecie, tylko kawałek obejrzycie. Lecimy! A few moments later. No więc moi drodzy, dzień dobry po raz kolejny. To jednak jest super w tym naszym dzisiejszym świecie, że wystarczy wsiąść w samolot. Trwało to chyba 45 minut. Jesteś w Austrii, w Wiedniu. Kochani, jestem tu na rekolekcjach. W sensie mam takie weekendowe, sobota, niedziela, rekolekcje, więc w ogóle bardzo szybko. No i zrobimy szybki jakiś taki przelot przez Wiedeń, bo mam chwilę przerwy. Byłem w Wiedniu chyba ze 20 lat temu, tak na moment, więc zupełnie nic nie pamiętam. Mówią, że to w ogóle ładnie jest, no to zobaczmy jakieś ładne rzeczy w Wiedniu. Więc słuchajcie, trzeba przyznać, że w ogóle to wszędzie jest bardzo ładnie, tylko to wszystko jest takie poukładane i takie czyste i w ogóle takie, wiecie, takie austriacko-niemieckie. A na przykład ten kościół z tyłu, no to bajera. Dobra, idziemy dalej oglądać.
Słuchajcie, niby słonko, ale w ogóle to zimno strasznie. Zawsze jak widzę pomnik Goethego, pewnie go tam widzieliście, mam nadzieję, że teraz nie zrobię jakiegoś kleksa, ale to mi się oczywiście kojarzą te cierpienia młodego Wertera, nie? I to było naprawdę straszne cierpienie w szkole, nie wiem jak wy mieliście, ale w ogóle ja nie mogę, w ogóle po co to czytać? Przepraszam, wiem, no, gościu, który robi serię o książkach, ale akurat cierpienia młodego Wertera, nie. Oglądajmy dalej. A to są w ogóle moi gospodarze, słuchajcie, tutaj, którzy mnie tutaj zaprosili. Teraz mnie tutaj po prostu wciorają po całym Wiedniu. Oczywiście ogromna wdzięczność. Słuchajcie, jesteśmy w takim teraz ogrodzie, w sensie takim parku, gdzie rosną róże i tu rosną takie róże, takie normalne, takie wiecie, takie na dole i rosną takie róże, zobaczcie, na drzewkach takie. Ja nie wiedziałem, że róże na drzewkach rosną, w ogóle co to ma być? Ci Austriacy po prostu, ale ładnie w ogóle. Słuchajcie, no ładnie to jest w ogóle, wszystko jest takie w ogóle tutaj poukładane i w ogóle wymoszczone i tak dalej, wszystko jest takie monumentalne, ale mam też wrażenie, że wszystko jest takie na jedno kopyto, w sensie, że wszystkie te budynki, chociaż ładne, to są w jednym stylu, to jest taki chyba jakiś, nie wiem, się nie znam, ale to jest chyba neoklasycyzm, no i w ogóle w każdym miejscu wygląda po prostu tak samo, ale jak ktoś lubi takie uporządkowane, ładne, śliczne miasta, gdzie można usiąść na kawę, to Wiedeń się bardzo poleca. Jeszcze mamy chyba katedrę zobaczyć i potem będzie jakieś jedzone. Słuchajcie, też żeśmy przyszli na jakieś takie jedzenie. Mówiłem, żeby mi dali takie, wiecie, jakieś takie austriackie, takie klasyczne rzeczy. Są jakieś pierogi, takie, nie wiem, co to jest, jakaś kulka taka w cieście. I to jest coś, co oni nazywają Wiener? Wiener schnitzel, czyli schabowy po prostu. Ale to dobrze, bo schabowy dobra rzecz. Smacznego. Więc kochani, po całym dniu tego biegania w końcu żeśmy wieczorem dojechali do kościoła, gdzie mam rekolekcję, dzisiaj drugi dzień. To jest kościół świętej Brygidy Szwedzkiej, bardzo ładny w ogóle, zaraz zobaczycie. I tutaj mam mszę i kolejną konferencję rekolekcyjną. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy vlog wiedeński. No fajnie w ogóle, o! Zgasili mnie światło, więc teraz co widzicie, to widzicie. Ściskam was, pozdrawiam was serdecznie, bardzo błogosławię. No i do zobaczenia gdzieś w następnych vlogach. Z Bogiem, pa!